moje drogie dzieci. Halo, dzień dobry, nauczyciel jest w klasie. Dzień dobry. Tak. Dzisiaj jest 13. Więc kartkóweczka, grupa A, B, A, B, A, B, A, B. Kończą się wakacje i chcemy zapytać Was o Wasze czasy szkolne, takie wcześniejsze. Jaki jest Wasz największy wybryk z tych czasów? Pamiętacie jakieś swoje największe przewinienie ze szkoły? Ja pamiętam. To jest trochę głupie, ale z kolegą po lekcjach postanowiliśmy, że zobaczyliśmy z daleka naszego nauczyciela, mieliśmy akurat wtedy dobry humor i postanowiliśmy, że pobiegniemy za nim i będziemy krzyczeć tato. I zrobiliśmy tak. Spotkaliśmy na mieście naszego nauczyciela i pobiegliśmy z kolegą. Kolega mnie trochę podpuścił i to ja byłem tym, który krzyczał bardziej. I krzyczeliśmy tato, tato. Nauczyciel udał, że nas nie widział, nie rozpoznał i skręcił do pierwszego sklepu. Później powiedział, ten nauczyciel spotkał mnie na pracowni technicznej. Powiedział, że mam dwa z pracowni, obniżone zachowanie i że cała sprawa jest u wychowawczyni. Poszliśmy do wychowawczyni, przyznaliśmy się, a okazało się, że on nas zrobił w balona i nie powiedział tego. A my się poszliśmy i mamy się porzuciliśmy i przyznaliśmy. A ty pamiętasz? Ja ogólnie to byłem spokojnym dzieckiem zawsze. Miałem jedno z tych wyższych zachowań przeważnie. Chociaż na przykład miałem takie sytuacje z moim wychowawcą, on był historykiem bądź histerykiem, to zależy. Obydwie chyba formy są poprawne w jego przypadku. I wyrzucał mnie zawsze z klasy. Nieważne co to było, on otwierał drzwi i powiedział: o to Muros, wyjdź sobie, poszukaj śladów jesieni, zimy albo czegoś tam za oknem, zależy jaka była pora roku. Ja potem już tak się wkurzałem, no i robiłem jakieś głupoty, jak mnie wyrzucał, nie? Na przykład szedłem w zwolnionym tempie i zacząłem do niego strzelać. No, albo założyłem sobie, bo na przykład na WF nosiliśmy skarpetki na zmianę, założyłem sobie skarpetki na uszy, zacząłem szczekać na niego. Ale to normalny byłem całkowicie. Jeszcze pamiętam moją jedną uwagę, nie zapomnę chyba do końca życia. Mimo upomnień nauczyciela zabrał się do konsumpcji jogurtu. Jak mogłeś? Nie wiem, to dzieci, to młodzież. A raz też robiłem papieża w oknie szkoły, bo mieliśmy klasę na przykład na dworze. Artur, za to można iść siedzieć. I każdy z tych zżor, to była, co robili? Ale to oni jechali autem i w ogóle po mobile. Ja tylko pozdrawiałem, mieli się uczyć. Mówiłem, że błogosławieni ci, którzy zażywają edukację, albowiem oni będą zbawieni. Ale to były właśnie takie okresy liceum. Wytnijmy to. No, przez pierwsze 3 lata podstawówki cały byłem przewinieniem, bo nigdy nie mogłem być przewodniczącym klasy, tylko zawsze byłem wiceprzewodniczącym, bo pani mówiła, że mam złe zachowanie. Znaczy ja coś takiego złego robiłem, powiem szczerze, nie przypominam sobie. Nie, ale wiadomo, że jakieś tam rysowałem wizerunki Michaela Dudikoffa w kiblu czy coś takiego, ale to jest jakieś wielkie... Boże święty, no byli gorsi, tak? No, przepraszam bardzo, no, hello, no, właśnie, no, tak. Nie przyznam do niczego, nikt mi niczego nie udowodni. Ja kiedyś dostałem uwagę do dziennika, Łukasz Dołęga ucieka z lekcji wychowawczej przez okno. Kolejny z tym oknem. Ja miałem inną. Ty nie uciekałeś przez okno? Nie. Zdanowicz w trakcie wigilii klasowej wyrzuca mandarynki przez okno w samochód pana dyrektora, ale nie trafia. Taką dostałem uwagę kiedyś. Pozdrawiam panią od matematyki. Oj nie, ja byłem bardzo grzeczny w szkole, naprawdę. Parę razy na wagarach, raz zbiłem szybę w szatni. A czym tą szybę zbiłeś? A nie pamiętam, jakoś wychodziłem przez okno i okno... Tak, nie, no, ze szkoły normalnie przez okno się wychodzi przecież. No i szyba jakoś tak opadła i się stłukła i to był największy mój najgorszy wybryk w podstawówce i potem naprawdę byłem grzeczny, nie, nic nie robiłem. Nic, byłem raczej zawsze na jakichś prochach, tabletkach, także niczego złego nie powodowałem w szkole. Ja złamałem koledze rękę, jednemu, a drugiemu palca. A dlaczego? Przez przypadek oczywiście. Jednego pchnąłem na kaloryfer i złamał mu się palec, a drugiemu podstawiłem haka i złamała mu się ręka. A on to był Jarek Kuta, pozdrawiam. On grał na klawiszach w klasie naszej, był takim popielkiem pani od muzyki i miałem przerąbane na muzyce, bo pani mnie nie znienawidziła, bo Jarek nie mógł grać przez dłuższy czas. Ale to nie wiem. No tak. Wylizał się. Na przykład kiedyś uciekałem przed panią sprzątaczką i wybiłem sobie jedynkę na schodach. A czemu uciekałeś? Bo mnie goniła. Chciała go umyć. Chciała mnie sprzątnąć. Chciała go sprzątnąć. Na przykład kiedy chcieli mnie wyrzucić z liceum za palenie fajek. No. No nie, ale wybryk. To był wybryk. Dla mnie wtedy to był wybryk. Ja miałem wizytę u pani dyrektor za to, że śmiałem się na lekcji z nazwy państwa Czad. I wylądowałem u pani dyrektor normalnie. A na przykład jak ja się śmiałem na lekcji, to już nawet wizyt nie miałem żadnych. Ignorowali mnie. Też nikt do ciebie nie przychodził? Czy... Nie, miałem na przykład na każdy semestr miałem osobny dzienniczek z uwagami, bo mi się kończyło miejsce. I w dzienniku też się skończyło kiedyś, był taki rok. A później już byłem grzeczny. Ja kiedyś napisałem na ścianie obraźliwe hasło na temat... Ja wymyślam, jaki w liceum to było, miałem nagannę na półrocze, a potem wzorowe. Nie mówcie co, dobra, nieważne. Napisałem na panią od przedsiębiorczości, co o niej myślę. A co myślałeś? O, tu się wygadałeś. No, pobiłam kolegę i był mniejszy ode mnie, co dziwne. A co ci zrobił? Prześladował mnie, psychicznie mnie męczył, mentalnie mnie po prostu dobijał. Ale w której klasie? No nie wiem, w drugiej podstawówki. Natrzaskałaś mu? No. Po gębie? No. Piętami? No nie wiem, ale się przestraszył. Już później do mnie nie przychodził. Sylwia była najwyższa w klasie. Trzeci rok z rzędu powtarzała. I jaka? Najgrubsza. Potem wyrosła. A ja znam kolegę, który się załatwił w sali plastycznej. I to nie byłeś. Pozdrawiam cię. Nie, naprawdę nie byłem. Nie. Znam takiego kolegę. Ja znam kogoś, kto to potwierdzi, że to nie byłem ja. Tak, no. Ja to szalony byłem. Ale my to grzeczny, ja grzeczna raczej, Oprócz tego incydentu z pobiciem to... No. Tak, to potem już grzeczna. To potem już wszyscy mnie szanowali w klasie. Łącznie z dyrektorem. Tak. Nawet się z gabinetami wymienili. Sylwia miała indywidualne lekcje. Na 11 przychodziła. Wieczorem. Po 3 godzinach pracy. No i tyle. Jak się pani odwróciła, to ja raz pokazałem język jej. Ojej, straszne. Był u nas w klasie taki klasowy łobuz rozrabiaka i on mnie bił po głowie książką z twardą okładką. Zdenerwowało mnie to, uderzyłam go pięścią w oko i moja mama została wezwana i miała śliwę pod okiem i moja mama została wezwana na takie specjalne zebranie, gdzie musiała się tłumaczyć, dlaczego uderzałam kolegę i byłam bardzo z siebie dumna, bo przez chwilę inni koledzy z klasy czuli do mnie ogromny respekt, bo taka malutka dziewczynka uderzyła na fizyce. Pozdrawiam cię, Rafał. Uderzyła go w oko. To było super. Jak mi w ogólniaku wychowawczyni kazała się obciąć, bo zapuszczałem długie włosy, powiedziałem, żeby się sama obcięła. Ja kiedyś zabiłem polonistkę. Kto da więcej? Pani profesor Barbaro w końcu chciała. Siadaj, pisz kartkówkę. Nie. Jak to nie E? Nie E, ponieważ mam dysleksję, tutaj zaświadczenie od szkolnego psychologa. Kowalski, ty masz 4 jedynki, 1 dwójkę, wiesz co to oznacza? Niestety nic mi to nie mówi, ponieważ mam dyskalkulię, tutaj zaświadczenie od specjalisty. Kowalski, do tablicy i napiszesz tam 13. Dlaczego ty cały czas krzyczysz? Bo ja mam trikasterosterofobię. Lęk przed liczbą 13. O. Co ty znowu wymyślasz? Nawet tego poprawnie wypowiedzieć nie potrafisz. Pan też. Kierując się hasłem Lidzbark-Warmiński, Wesołe Miasteczko, chcemy zapytać o wasze ulubione zabawy z dzieciństwa. W co się bawiliście, jak byliście mali? Ja się bawiłem w berka. Ja się bawiłem naprawdę w berko. Naprawdę. A ty, Artur? Myśmy dwie mieliśmy takie fajne, jak żeśmy się właśnie spotykali z kuzynkami i kuzynami. Mieliśmy, że figury zmieniajcie się, bo jak nie to będzie źle i tam trzeba było wybrać jakąś figurę i się podchodziło, dotykało i ta figura musiała coś robić. A jak robiła brzydko, to potem on był tym, kto krzyczał na figury. To jest zabawa z dzieciństwa, ale na przykład ja i teraz nie zrozumiałem, mając tyle lat. No i widzicie, my byliśmy inteligentni za młodo. No i oczywiście wchowanego. To było priorytetem. Kalambury. A bawiliście się podchody? Później? Tak. Ja jakoś nie. Nie? Podchody nie? Ja tak. My też. Nie. Grałem w gałę. Tylko? I w koszykówkę, ale to też piłka. I w siatkówkę, ale to też piłka. I w snooker, a to nie piłka, bo nie grałem. Pici polo. Lekarza. Lekarza. Madzia była kucharką całe życie. Nie. To miała pociąg do kuchni. Nie, nie, to ja bardziej lubiłam delektować się tą kuchnią, ale nie, moja to chyba... Zabawa w zapiekankę. Nie, w te, jak coś się strzałki robiło, w podchody, o, w podchody. Jakie to się, co? Tak, strzałki się zostawiało, się uciekało. Po lesie, tak, po grupy. No. Tak. Ja grałem w cegłę. W cegłę? Tak. Potrafiłem nogę złamać, żeby nie iść do lasu. Siostrze. Oczywiście kiełbasami. No i gumowym smokiem, a nie, no nie, żołnierzyki. Żołnierzyki, one się strzelały i przewracały tak śmiesznie. Więcej nie pamiętam. Nie, głównie żołnierzyki. To były żołnierzyki, karabiny, takie rzeczy. Zapałkami. Robić tego smoka, że się zapalał i wszystko się... Ja byłem żwir. Mama powiedziała, że to było moje ulubione zajęcie. To może ja jeszcze raz, przepraszam. No nie, co się bałem. Ja w piłę kopałem z chłopakami pod blokiem, tak. Piła to była taki standard, wychodziło się tam po szkole od 13 i tak do 21 na przykład się kopało 8 godzin. No ale nie jestem piłkarzem. Ja przerysowywałem smoki z Torgala, ale nie były szczególnie ładne, dlatego nie jestem malarzem ani grafikiem, więc... Ja wywoływałem duchy. No na przykład, i to jest fajna zabawa i polecam, szczególnie dzieciom. A ja chodziłam po drzewach. Nie, tam śmiało, śmiarda, nie, na przykład. Albo żaba i chomik i petarda. Dwie słomki do orężady. Najpierw zoofilia, a potem rozwalamy już. Aha, kot i sierść i ogień. Jest, a poza tym ciuciu babka ganianego. Nie no, jeżeli chodzi o wesołe... Ja też raczej intelektualne zabawy. Tak, tak. A teraz już tylko woda. Ona się wyprztykała za młodu. A ja gram w Scrabble. Scrabble. I karuzele. Jeżeli chodzi o Wesołe Miasteczko, to ja najbardziej na karuzele. Nawet ostatnio chciałem kolegów namówić. No ale okazało się, że trzeba bilet kupić, nie jest za darmo. No a potem jeszcze mogą być problemy z wiadomo z czym. Z żołądkiem. No, więc nie ryzykujemy. No, więc też mi się było, przypomniało. Głupio nam było w stosunku do alkoholu, prawda, żeby tutaj... Aha. Mietek ma taką tendencję, że bardzo często zaczyna zdanie i go nie kończy. Nie zaczyna zdanie, tylko po prostu nie chcieliśmy się... Zawsze karuzela jest po alkoholu, nie? No to po co robi samą karuzelę bez alkoholu, nie? No tak. Było nam głupio w stosunku naszego jednego z dobrych przyjaciół. Cały czas mowa o alkoholu. Cały czas mowa o alkoholu. Ej, Kowalski, jak ja cię zaraz... No co mi pan zrobisz? Na wszystko mam papiery.